Środki trwałe są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak po okresie ich użytkowania można te środki trwałe zlikwidować, można je sprzedać, można przekazać innemu podmiotowi w formie aportu lub też przekazać w formie darowizny. Musimy pamiętać zawsze o tym, że w księgowaniu pewne czynności bardziej złożone zostają rozbite na poszczególne działania, które każdy z osobna należy odnotować. Efekt będzie znacznie lepszy niż jakieś działanie takie skrótowe. Jeżeli mamy polecenie pierwsze polegające na tym, że jest to przekazanie środka trwałego w formie darowizny, to musimy ten środek trwały, jak przekazujemy to, wyksięgować z konta aktywnego, na którym było to konto, na którym ten środek trwały był odnotowany. I tutaj następowało odnotowanie, zarejestrowanie, wprowadzenie tego środka trwałego do obiegu, a więc po stronie kredytowej następuje zmniejszenie stanu środków trwałych o wartość tego środka trwałego, który będzie przekazany w darowiźnie, w cenie nabycia tego środka. I jeżeli podczas trwania tego środka trwałego, jego użytkowania, następowały tutaj zapisy aktualizujące wartość umorzenia środków trwałych związanych z, powiedzmy, zużyciem naturalnym i tego środka trwałego, który używamy, to po stronie debetowej tutaj następuje odnotowanie, o ile tutaj z tej strony umorzeniowej, jak tu się zwiększały te kwoty, o ile my możemy wyksięgować, czyli usunąć tego umorzenia związanego z tym środkiem trwałym, który wychodzi właśnie z użytkowania. Czyli po stronie kredytowej wyciągamy środek trwały w kwocie nabycia, a po stronie debetowej na polu umorzenie środków trwałych wpisujemy kwotę dotychczasowego zużycia, a pozostałą część odnotowujemy jako pozostałe koszty operacyjne związane z pozbyciem się tego środka trwałego z naszej działalności i wartość tego środka trwałego pomniejszonego o jego dotychczasowe umorzenie traktujemy właśnie jako pozostały koszt operacyjny, czyli niezwiązany typowo z produkcją naszych dóbr i usług. I jeżeli dodatkowo do naszej darowizny przypisany został podatek, to my musimy go wrzucić w koszty, tylko uznajemy to jako właśnie koszty związane właśnie z tą darowizną, czyli traktujemy to jako pozostałe koszty operacyjne i jednocześnie na koncie rozrachunki z tytułu VAT po stronie kredytowej na przeciwnej stronie odnotowujemy dokładnie wartość tego należnego VAT-u w tej samej wysokości. Dzięki temu mamy możliwość poprawnego rozliczenia przekazania środka trwałego w formie darowizny.